Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będzie spływ Wisłą na własnoręcznie zbudowanych kajakach. Być może większość z Was już wie, być może ktoś jeszcze nie wie, ale wszystkie kajaki, które widzicie, będziecie widzieli w zasadzie w filmie, które są wykonane z drewna, są naszą własnoręczną produkcją. Sami je zbudowaliśmy, kupując jedynie plany, żeby wiedzieć jak w ogóle wykonać kajak, żeby to miało jakąkolwiek pływalność i tak dalej. Żaden z nas nie miał żadnego wcześniej doświadczenia ze szkutnictwem, także chcieliśmy tutaj pokazać, że da się zbudować coś samemu, wystarczy ruszyć dupsko za przeproszeniem i można zbudować własnoręczny kajak, bo nie święci garnki lepią. Kajaki te już testowaliśmy na w zasadzie dwóch rzekach i kilku innych jakichś akwenach. To jest w zasadzie ostateczny test przed naszym głównym spływem, który odbędzie się początkiem sierpnia i będzie zawierał całą praktycznie taką pływalną Odrę od Wrocławia do Szczecina, później cały Zalew Szczeciński, rzeka Świna i tak dalej, aż do samego morza i później kawałeczek morzem jeszcze ze Świnoujścia do Międzyzdroi. Ruszamy, moi drodzy, jak widzicie, z Dęblina. Za nami był przed chwileczką most w Dęblinie. Naszym celem jest Góra Kalwaria. I w zasadzie mieliśmy jeszcze możliwość wpłynięcia kawałeczek w Świder, jeżeli się nie mylę. Aczkolwiek tutaj już nam troszeczkę przeszkodziło zdrowie jednego z nas, ale nie będę Wam tutaj nic wcześniej spoilerował, musicie oglądać filmik do końca i zobaczycie, o co chodzi. Ruszyliśmy, moi drodzy, na sam wieczór o godzinie 20, gdzieś 30 byliśmy na wodzie i szukaliśmy od razu noclegu, ponieważ na drugi dzień nie miał za bardzo kto nas zawieźć nad tą rzekę, logistycznie mieliśmy problemy, więc musieliśmy wystartować praktycznie na noc. Tutaj zobaczcie, fajny efekt na wodzie, jak widać natura też potrafi w ruch posuwisty to zwrotny. Dosyć to było ciekawe z daleka widzieć taki drągal unoszący się od fal. Jak widzicie, pływaliśmy po ciemku. Na tym spływie, moi drodzy, popełniliśmy mnóstwo błędów odnośnie BHP. Dobrze o tym wiecie, że moje normy BHP są bardzo dziwne, ale po przeanalizowaniu tej rzeki, po zapoznaniu się z tą rzeką później, muszę Was ostrzec przed wieloma rzeczami i naprawdę dobrze, że wszyscy cało i zdrowo dotarli. No może z tym zdrowo to nie do końca, ale przynajmniej nikt z nas nie zginął. Tutaj jeszcze widzicie Kubę na dmuchanym pontonie. A teraz, moi drodzy, króciutkie intro, które w zasadzie pewnie już widzieliście i lecimy z odcinkiem. Opowiem dziś historię tę. Dzisiaj ze mną siądź, za bary z rumem czas się wziąć. A nie wypije ze mną ktoś, kto od słuchania miga, miga się, kto od słuchania miga, miga się. Hartuję ducha lodu bielnim, więcej powiem rumu wlej. Bo nie pogada ze mną ten, kto od kielicha miga, miga się, kto od kielicha miga, miga się. Wielorybników stary szlak, co rok na nowo wzywa cię. Nie znajdzie tutaj szczęścia, kto od śnieżnej bieli miga, miga się, od śnieżnej bieli miga, miga się. Jeszcze hen w ładowniach znajdą wieczny sen. Nie będzie pił i cieszył się, kto od harpuna miga, miga się, kto od harpuna miga, miga się. Nie wiatr, nie mróz zabije cię, tu żal z tęsknotą serce rwie.
nie pożyje długo ten, to od roboty miga, miga się, to od roboty miga, miga się. Niejedne ciało poszło w toń, syreny taszczą je na dno. Do domu nie powróci ten, kto od nadziei miga, miga się, kto od nadziei miga, miga się. Dziś do mnie, bracie, przysiądź się i zaopowiedz rumu wlej, bo nie pogada ze mną ten, kto od kielicha miga, miga się, kto od kielicha miga, miga się. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is like a dream. Row, row, row your boat. Ogólnie, to moi drodzy, jesteśmy troszeczkę rozdzieleni. Właśnie z Kubą doszliśmy do wniosku, że to jest bardzo głupi pomysł rozdzielania się, szczególnie po zmroku. Jest godzina 21.32. To prawdopodobnie po prawej, co widzicie, to jest wyspa. Jesteśmy za Dęblinem i co wam mogę powiedzieć? Szukamy się. Rafał jest gdzieś chyba przed nami. Grubas jest, o ile to jest wyspa, jest po drugiej stronie. Kuba na dmuchanym pontonie omija korzenie. Nie wiem, czy da radę. Jedyne co to mogę powiedzieć, to że tak mamy porównanie do Wisły, jak się płynęło, to tutaj dosłownie jedno machnięcie i płyniemy z taką prędkością, że po prostu bajka. Jakbyśmy takie coś wtedy mieli na Odrze, to aż chce się płynąć. Coś pięknego. Ogólnie gdybyśmy mieli jakieś takie, kurczę, chociaż mamy niby latarki, ja bym zaryzykował popłynąć sobie tak do pierwszej w nocy. Tylko że jesteśmy rozdzieleni, musimy się znaleźć. W zasięgu krzyknięcia nie jesteśmy, mimo że tu jesteśmy w takim, jakby takim tunelu płyniemy. Nawet nie jesteśmy pewni, czy do końca, czy my w ogóle płyniemy Wisłą, w sensie głównym jej szlaku tutaj nie ma na tej odległości, ale nie ma ani tabliczek z kilometrami, ani żadnych znaków wodnych, nic tutaj nie ma. Ktoś się dar? Na nasz plus, moi drodzy, działa to, że mamy pełnię księżyca dzisiaj. Niebo jest niezachmurzone, a na minus jest to, że nie widzimy w ogóle tego księżyca. Sporo wirów jest. Pamiętam, że jak czytałem książkę pana Aleksandra Doby, to wspominał kiedyś, że wpadł na pomysł chyba płynięcia, jeżeli się nie mylę, poprawcie mnie, Odrą w nocy. I stwierdził, że to nie był zbyt mądry pomysł właśnie przez wiry, z którymi miał problem. A dlaczego nie nocujemy, nie zatrzymaliśmy się jeszcze nigdzie? Nie ma miejsca, zobaczcie, po lewej, prawej, po prawej mamy wyspę, ale są bardzo wysokie skarpy i w ogóle jest tyle drzew wszystkiego, że nie ma opcji. Latarki mamy niewyciągnięte, to kolejna nasza nauczka, latarki musimy mieć pod ręką, gdzieś przy sobie. Kolejna nasza... Właśnie patrzyłem, czy portfela nie zgubiłem w ogóle, bo mam go tak przypałowo włożonego, że szok. Ale tutaj wydaje mi się, że zaraz się skończy wyspa, bo tam się przejaśniać zaczyna coś. Bierzemy też pod uwagę możliwość tego, że będziemy nocowali osobno. Chłopaki gdzieś razem, albo każdy z nich osobno, bo oni są też osobno. I ja z Kubą osobno. Minus tego jest taki, że Kuba nie ma namiotu. Znaczy ma namiot, ale on jest u Grubasa w kajaku. A ja mówiłem temu, żeby mi oddał. Także no co? Jest na dole i żeby pasowywał nie będzie. Ale płynie się po prostu coś pięknego. Powiem wam, że z taką prędkością, to jak nam dała kość Odra wtedy, którą płynęliśmy, gdzie płynęliśmy cały czas w dół rzeki, ale cały czas pod prąd. W sensie chodzi o ten prąd, że fala była wytwarzana w naszym kierunku, wiatr mocny w twarz. Takiej prędkości nigdy nie uzyskaliśmy. Znaczy ani razu wtedy, jak płynęliśmy te dwa dni, nie uzyskaliśmy na Odrze. Mogliśmy pomarzyć o takiej prędkości. A teraz tą prędkość ja w ogóle zaniżam, żeby Kubuś nadążał za mną, bo on jest na dmuchańcu, no to wiadomo, że będzie troszeczkę wolniej.
Czasem coś tam pokontruję, coś sobie odłożę, coś się porozglądam i bajecznie się płynie i praktycznie zero wysiłków to wkładam jeszcze na dodatek. Czekaj, nie telefon, mów normalnie do mnie. No? Kurwa, nie widzę jakiś, co to jest? A, to już brzeg, dobra. Kuba, czemu jeszcze masz niezłożony namiot? Nie teraz już. A co dostanę? Nie wiem, ewentualnie możesz dostać. Już myślałem, że kociej mordy, bo my już... W sumie oni też nie wiem, co oni robią. Ja już dawno rozłożyłem ten namiot, a oni coś... też nie wiem. Dobra, to ja idę spać, a wy sobie rozkładajcie. Rafałek, co robisz? Kuby, co robisz? Człowieku bliżej mi nieznany, co robisz? Nie mam mnie, ja dojadę. Zobacz, nie dojechał. Obóz rozbity, moi drodzy. Jest godzina, która? 23.31. I zobaczcie, jaki piękny widok mamy. Wy tego nie będziecie widzieć z kamery GoPro, pewnie widzicie taką... no co, plamkę białą, ale mamy praktycznie prawie pełnię. Wczoraj była pełnia. Piękny księżyc. Fajnie się to na wodzie odbija. Namioty przyszykowane. Tarp przyszykowany. Ognisko się pali. Oczywiście będzie to wszystko posprzątane rano. No i co? Jesteśmy na wyspie. Jesteśmy na wyspie, tak. Pierwsza moja noc na wyspie to będzie. Będziemy spali. Bezludnej. Tak, bezludnej. Znaczy nie, no, czterech ludzi tu jest. Tu się ładują nam jakieś rzeczy, bateryki od Klaudiusza, bateria 18650.pl. No i tyle. Z problemów, niestety muszę ci, panie Rafale, trochę poświecić, ale z problemów mamy, a chciałem siebie, ale mnie nie będziecie widzieli. Z problemów mamy to, że coś się stało z kajakami i Rafał i ja nabraliśmy do tylnych baki z wody. U Rafała być może to jest kwestia uszczelki, od góry źle założył klapę, u mnie montowałem ster i zrobiłem w zasadzie 6 otworów. Teoretycznie od zewnątrz wszystkie zalałem pasztetem, ale widocznie gdzieś chyba niedokładnie. Jutro będziemy patrzeć, rano topić to, więc zobaczycie. To nagrywałeś? Teraz mi się domowa kamera w stronę starej. Mhm. Posłuchajcie tych dźwięków, takie coś mamy za darmo. Czy to nie jest piękne? Pewnie, że jest. Pewnie. Widzę, moi drodzy, zobaczcie. Piękny poranek mamy. Patrzcie, kamera w tą stronę nagrywa. Zaraz będzie, jak widzieliście kiedyś z Brucem Le, wyjście smoka, to zaraz będzie wyjście Kuby. Kubuś, pokaż ryja. A to jest czego? Tego smoka. Widzicie? Jest i bobo. Wyjście smoczka. Wyjście smoczka. Smoczek, wstajemy. Ogólnie wszyscy się pobudzili przed planowanym chyba pobudką. Miała być o 7 estra? Teraz 7 pewnie. No teraz jest 7, no. No ale wstaliśmy tak po 6, ja przynajmniej od 5 coś już tak. 5:06 się obudziłem, już tak zacząłem koczować, ale stwierdziłem, że trzeba trochę posłać, bo o 1:40 poszliśmy praktycznie spać, tak ostatnio na zegarek patrzyłem. No ale widocznie na dworzu organizm stwierdził, że tyle snu starczy, no i się obudziłem i tyle. Grubas już nie spał. Dużo wcześniej wstałeś? No 5:30. O, 5:30. Wszystkich budzikiem obudziłem, budzika nie włączyłem. No i co? Zobaczcie, pięknie. Tutaj mamy trasę. Z tej strony to płynąłem ja z Kubą, przed nami płynął nie wiem ile, z 500 metrów, 400 metrów Rafał, a od tamtej strony, bo śpimy na wyspie, płynął Grubas. No i udało się wszystkim spotkać w jednym miejscu.
ogólnie można powiedzieć, że płynięcie jest diametralnie inne niż na Odrze. Bo co? Bo tu jest nut, tutaj mamy prędkość, tutaj bez wiosłowania płynęliśmy tak jak praktycznie drugiego dnia z wiosłowaniem na Odrze. No pierwszy dzień to nawet nie mamy co porównywać, bo to płynęliśmy tu po Nordenga. Pod wiatr, na tych falach, później pod koniec dnia coś tam zaczęliśmy nadrabiać ten wcześniejszy dzień. Także reasumując, mamy niewielkie doświadczenie w budowaniu kajaków, aczkolwiek jest ono zdecydowanie większe niż nasze pływanie póki co tymi kajakami. Ale pięknie jest, naprawdę jest pięknie. I jesteśmy na wyspie, cisza. Ptaki śpiewają tylko w zasadzie. Gdzieś tam w nocy jakiegoś psa było słychać, gdzieś tam szczekał, ale to... Kuba na pewno. Smoczek, wstajemy. Ostatnia szansa na herbatę. Poszedł do drugiej wody. Takiego wyjścia szuka. Wyjście smoczka. Będziemy płynęli, to Bobo będzie namiot zwijał. Jeszcze to jest fajne, dwie godziny przed nami, nie? No, niech nie jest cztery. Nie, no żartuję też. Ja no ile przypad z półtorej godziny przed nami poszedł. Chociaż nie wiem, trochę siedzieliśmy, czy no? Boba, jak ty szedłeś spać, to ognisko było w ogóle rozpalone? My w ogóle do tej płynęliśmy? Jeszcze w jedno było. My jak się nie płynęliśmy, to on już spał. No, obozowisko rozkładaliśmy sobie po ciemku. Po ciemku. To by noc była bardzo jasna, właśnie. Piękna noc była. Znaczy jak się składaliśmy, było ciemniej, bo księżyc był za drzewami. Dopiero później, tak, 23. Nic. Nagrywanie było w jednym pocie. Kubek ci się trochę naddał. Ja ci dam takiego protipa. Emaliowany kubek nie nadaje się do ogniska. Czemu? Bo później się tak naddaje. Jak się wypali, no będzie okej. Trzeba nadać go raz na porządny. Gotować sobie nie wygania chyba. A kiedy ostatnio chodziłeś gotować? Też było przed ślubem? Także zobaczcie, moi drodzy, kroplóweczka jest. Cieczę sobie. I to jest nasze źródło wody. Jest porządek, jest woreczka śmieci. Tak, jest woreczek na śmieci. Który wrzucimy. Jemy sobie po batoniku, z krowy. Od tego... Albo ze świni w sumie. Z krowy czy ze świni? Trochę wolna kapie. Nie, to jeden cię tyle. Ogólnie tu wszystko dobrze działa. My też dobrze działa. Chyba sobie tylko namiot się rozprół. Nie, teraz to jest ten. Patio. Patio? Chyba tak. Patio jest nad głową, a nie pod. Teraz! O. Teraz się odwrócimy do niej. Pod głową to raczej bym powiedział, że koc. Ostatnio było zbyt dobrze. Dwa kajaki żeśmy troszeczkę naddali. Ja przez to, że mocowałem ster, gdzieś nie do końca jest zaszczelnione i mi ciecze. A Rafał chyba za mocno spiął gdzieś pasami i się zrobiła jakaś dziura od boku. Nie mamy coś do naprawy. No póki co musimy sobie jakoś poradzić. U mnie się leje, u Rafała się leje. U mnie od tych śrub coś od boku musi ciec. Gdzie ster mocowałem, teoretycznie na szybko, póki co ataszkiem to zawaliłem. Widocznie gdzieś nie na tyle szczelnie to zrobiłem. No i gdzieś niestety podcieka. No niestety. A u Rafała na łączeniu poszło też prawdopodobnie przez mocne spinanie pasami. No cóż, daj kartę poprawki. Nic dziewczynom nie mówimy, żeby nie panikowały i płyniemy dalej. A więc, moi drodzy, troszeczkę z BHP. Pierwsza rzecz, którą zlekceważyliśmy i było to bardzo złe, to był, moi drodzy, efekt jednospójnego obszaru płynu, w którym wektor rotacji prędkości płynu jest różny od zera, ma ten sam kierunek i zwrot w każdym punkcie pola. A to, moi drodzy, jest właśnie
wir. Na Odrze występowały one bardzo słabe, to co widzieliśmy, i raczej nie w takiej liczbie jak tutaj na Wiśle. Na Wiśle, moi drodzy, tych wirów jest mnóstwo. Warto tutaj dodać, że odcinek Odry, który płyniemy, jest to odcinek o nieregulowanym nabrzeżu, czyli nie mamy tutaj żadnych jakichś ostróg, konstrukcji za bardzo. Jest to po prostu taka w miarę jeszcze dzika rzeka. Natomiast występuje na niej mnóstwo wirów. No i my oczywiście radośnie sobie w te wiry wpływaliśmy i fajnie nas obracało. Oczywiście dopóki się nie przewrócimy, nie ma tutaj żadnych problemów, aczkolwiek wiry występują w różnych przypadkach na Odrze. Były tutaj, moi drodzy, wiry, które występowały za konstrukcjami typu ostroga, czy jakiś taka formacja, którą ktoś robił z kamieni, jakiś ala mały wodospadzik potrafił występować, ale występowały też takie, które szły po prostu do głębiny i miały one kilka ładnych metrów. I teraz, moi drodzy, teoretycznie każdy z nas, mam nadzieję, że wiedział, jak postępować w przypadku wywrotki i wpłynięcia do takiego wiru. Aczkolwiek, oczywiście mogę wam powiedzieć, jak postępować, ponieważ najważniejsze ogólnie w każdej jednej sytuacji zagrożenia życia, czy to jest jazda samochodem, czy to jest cokolwiek innego, to jest, moi drodzy, chłodna głowa, zdrowy rozsądek i zero paniki. Bo jeżeli zaczniecie panikować, no to jesteście już straceni. W przypadku wpadnięcia do wiru, wywrócenia się na wirze, no to musicie pamiętać o tym, żeby nie próbować walczyć z żywiołem, bo nie dacie rady po prostu do góry wypłynąć z wiru, jeżeli on jest troszeczkę większy. Więc jedynym waszym ratunkiem jest po prostu swobodne spłynięcie na dno tego wiru. To może być, moi drodzy, 2 metry, to może być 5 metrów, to może być 8 metrów. Łapiecie, moi drodzy, głęboki wdech, lecicie sobie do dna tego wiru spokojnie, możecie nawet przynurkować, żeby szybciej dostać się do głębi tego wiru, nie panikujecie w tym czasie i jak jesteście już na dnie, czujecie muł najczęściej albo jakieś piaszczyste podłoże, no to w tym momencie, moi drodzy, odbijacie się pod kątem 45 stopni albo nawet mniejszym w bok i wypływacie dopiero do góry. No i później dopiero następuje wyciąganie waszego dobytku, kajaku, który tam w kółko lata i tak dalej. No nasze kajaki, licząc dmuchanego kajaka, są kajakami bardzo długimi, bo mają 5,5 metra, więc raczej wiry nie były zbyt groźne, aczkolwiek zobaczycie później moment, w którym na jednym z takich wirów nawet potrafiło mnie zabujać, tak? Więc to była nasza pierwsza i bardzo duża nieodpowiedzialność. I co z tego jeszcze wynikało, to jest druga rzecz, to, że nie wszyscy w naszej ekipie w ogóle potrafią pływać, co może jest zaskakujące, ponieważ kolega Grubas, z tego co przynajmniej mówi, nie potrafi pływać. Potrafi się względnie utrzymać na wodzie. I ogromnym błędem, który robiliśmy, na który w zasadzie, o widzicie jakie mielizny, na który zwracaliśmy uwagę, ja przynajmniej starałem się zwracać uwagę i później też Rafał, aczkolwiek nie wychodziło nam sukcesywne przestrzeganie tego, to jest, moi drodzy, nie oddalanie się od siebie i bycie w zasięgu, nie wiem, rzutu liną chociażby. Tam zobaczycie później jedną z naprawdę przypałowych akcji, gdzie Grubas wpłynął na białą wodę, w zasadzie go zassało. Słabo to będzie widać z kamery, ale wam później o tym opowiem, dlaczego tak nie robić. Kolejną rzecz, którą tutaj widzicie, którą robiliśmy, to wysiadanie na różnych mieliznach, wyspach. To były też, moi drodzy, przykosy. Niejednokrotnie było tak, że tak jak widzicie, Grubas idzie, prowadzi sobie kajak na sznurku, jeden krok robi dalej i wpada, zapada się w piachu, w mule, ponieważ występują na Wiśle bardzo licznie ruchome piaski. Może to brzmi idiotycznie, może to ma jakąś inną nazwę, no ja to w ten sposób nazywam. Pamiętam jak dziś, jak pod elektrownią w Koźnicach chyba, wyszedłem z kajaka i noga mi wpadła troszeczkę ponad kolano. Zapierałem się o kajak, gdyby nie to ta noga dalej by mi wpadała. No próbowałem ją wyjąć samemu, nie miałem siły, no bo nie miałem punktu jakby podparcia. Gdybym wyszedł drugą nogą, to bym zaraz pewnie po pas się zapadł w tym piachu i w zasadzie byłem w takiej sytuacji na zasadzie. Na szczęście byli koło mnie akurat Kuba i Rafał, no i pomogli mi po prostu wyjść. Przy samym brzegu, tam gdzie był wylot jakiś, nie wiem czego, z elektrowni, no po prostu tam był taki piasek, no naprawdę ruchomy piasek, pod którym się zapadaliśmy. Kilkukrotnie jeszcze zapadliśmy się w tym piachu. Było to w okolicach też Góry Kalwarii, po drugiej stronie, po prawobrzeżu. Też było takie miejsce, że szliśmy już na brzeg z kajakiem, brodząc w tej wodzie.
No i w pewnym momencie się strasznie mocno też zapadłem. Na szczęście byłem obok kajaka, złapałem się za kajak. Tego nie ma akurat nagranego. Złapałem się za kajak, coś tam nawet strzeliło, ale nic się nie stało. Dzięki temu, że podparłem się o kajak, nie pozwoliło mi to wpaść dalej w ten piach. No musicie, moi drodzy, mieć z tyłu głowy, że występują tam różne takie zjawiska, przykosy i inne, moi drodzy, ruchome piaski i wiry. I warto jednak w jakiś sposób albo to omijać, albo też się asekurować, być w niewielkiej odległości od siebie, a nie tak, że po 500 metrów się rozdzielamy, jeden wychodzi z kajaka i sobie go targa. Kubu, co ty się da? Nie jadłeś wiosku! Dajesz, dajesz! Szybciej, co ty, babowicy nie jadłeś? Dawaj mi kajak, baranie. To jest napa. A co, łódź podwodną masz? Ja, tu się jakaś dziwnie fala robi, co to jest? O co chodzi z tą falą tutaj? Głęboko? Ale wirów dużo jest. Bardzo dziwna powierzchnia jest pod spodem. Zobaczcie, moi drodzy, tutaj mamy taki troszeczkę ewenement, który spotkaliśmy. Bo przed chwilą płynęliśmy, rzeka ładna z prądem. Przed nami jest jakaś elektrownia, ale to dziwnie wygląda, bo jak działa elektrownia wodna? Płynie rzeka z prądem, wpada do elektrowni, prąd zostaje w elektrowni, płynie już później sama rzeka. Więc ewentualnie, ewidentnie oni tą rzekę tutaj muszą wylewać z elektrowni, bez prądu. Bo nie ma prądu. Ale się fajnie płynie. Ha? Kradną prąd. Kradną prąd, ewidentnie. Strasznie dużo błota nanosimy do kajaków. A taki brzeg mamy za każdym razem. Do tego piachu z takim błotem się nanosi. A że mnie to denerwuje, to w wolnych chwilach, jak płynę, będę sobie to czyścił. Mamy 14 km, nie, 10 km może jeszcze, 13 do elektrowni. Tam będziemy musieli coś wykombinować z kajakami. Jakiś dźwig jest czynny, ale tego raczej nie będziemy wykorzystywali. Mili zna grubas? Nie, nie jest poziom wody. Co? Poziom wody, nie mili zna. To gdzie płynąć? Co? Czekaj, gapam, nie ruszaj się. Nie ruszaj się. Wstałeś? Dawaj, bij! Chyba se wiosłuj! Żartujesz chyba! O grubas! Ty, jak go mam wyminąć? Ster! Ale można uszczać. Zobaczcie, tam w oddali widać kominy. To jest właśnie miejsce, do którego płyniemy. Ponieważ na naszej drodze jest, jak dobrze pamiętam, elektrownia wodna i musimy ją jakoś pokonać. Jako, że to są drewniane kajaki, to troszeczkę się obawiam, bo po lewej drewobrzeżu
jest taki stopień, z którego dało mi się spłynąć raczej kajakiem. Nie widziałem go na żywo, ale z Google Earth'a wyglądał rozsądnie. Jednak problem jest, bo drewniany kajak może się coś naddać w nim niechcący i to może być niedobry pomysł, więc będziemy mieli jakąś przenoskę chyba. Póki co zrobiłem ster. Jeżeli chodzi o tą płetwę sterową, to mówię, ona jest na oko zrobiona, ale spróbuję się wyśmienić, nie wiem, czy będę zmieniał, no bo nie wiem, co miałoby być lepiej, co może być lepiej jeszcze, nie? Idealnie działa, leciutki wychył, robię korektę, skręcam, strasznie dużo ułatwia taki ster, szczególnie przy takich kajakach, które są, no, trudno manewrowalne. To jest, wiecie, 5,5 metra kajak, załadowany jest naprawdę fest. Ważyliśmy te kajaki, według projektu, ten kajak miał ważyć poniżej, według projektu, ten kajak miał ważyć poniżej 30 kg, ale oczywiście my sobie stwierdziliśmy, że sklejka czwórka, damy lepszą, piątkę, to mała różnica, 1 mm, co to jest, no ale procentowo, zobaczcie, to jest dużo, ale tu zbija nas do brzegu, co tu jest za walka? Chłopaki tam na brzegu uderzają. No i ogólnie ważyliśmy, to mój ważył 55 kg. Wiecie, oni mają problem, a ja dzięki sterowi elegancko sobie od tego mogę odbić. To jest jakieś oszustwo z tą elektrownią. My płyniemy od rana, ona cały czas tak samo wygląda, jakby była w takiej samej odległości. To jest jakieś Fatam Fortana normalnie. A tam pan koparkowy układają na brzeże. Będzie piękna. No a my sobie płyniemy, jakoś każdy jest rozdzielony. W ogóle jakoś tak środkiem tej Wisły płyniemy zamiast jakimś nurtem przy brzegu czy coś. Ale fajnie idzie. Chodźcie, żebym był szybszy od piany. O, i ster już od razu. Ale ty! Co to jest? Widziałeś to? O kurde, jakie wiry! Wow! Gruby! Kto na grupę napisał? Ty ten też niezły. Ty niezłe te wiry. Kto na grupie? Nie wiem. Zegarku dużo napisał. To jest wodospad, Rafał, chyba. Ty, to jest wodospad! Chyba, że to jest wodny chyba, ty. O kurwa, my nie cofniemy się już chyba. Chyba, wracaj! Nie! Wow, co tu jest? Kurde! Uuuu! Jedną! Tak, ja jeszcze nie jedną, jeszcze! Tam była stara przeprawa promowa i to pewnie jakiś palochron może zrobili mały albo coś, żeby, nie wiem, coś z nurtem robiło. Coś tam. No. Także płyniemy sobie teraz, moi drodzy, za darmożkę. Tu jednego takiego outsidera mamy. Oglądasz, ale popatrz, on jak Leonardo da Vinci płynie, kurde. Z tyłu jakiś ster, jakby od czegoś, za nim kółka jakieś, nie? Jakaś machina wojenna. Jakby lekomotywą płynął, nie? A Leonardo niby słabe robił te machiny wojenne, ale mówił, że robi najlepsze. I go gdzieś tam zatrudnili. Fajnie, tak może też odpoczywać. Czyli wolę odpoczywać na ten, żeby wyprostować się troszkę. No. 2-3 godziny, żeby się. Znaczy na początku. Tak byś się chciał wyprostować? Ja mogę tak leżeć. Pokaż. Wierzę? No tak. Aha, tu nogi wywalisz? No. No i jeśli to nie. Tak się Tak rozkminiamy, moi drodzy, dlaczego my tak żeśmy przyspieszyli. Nurt strasznie zaczyna przyspieszać. I coś zaczyna szumić. I coś szumi, ogólnie przed nami jest elektrownia. Pociąg pewnie jedzie. Przed chwilą wolniutko płynęliśmy, no. A teraz zasuwamy nieźle. Wytrzymamy tak do końca? Nie. Tyle, tam jest jakieś spiętrzenie już. Po lewo.
Wiesz co, najgorzej będzie tagować i boki tam wpierdolić. Najgorszy jest wiatr. No, najfajniejsze jest to, że grubat pierwszy leci, nie? A ja za nim. Ale ja po mnie mu się nie puszczę cię. No, przyspieszamy ładnie. Chcesz jechać? Dziwię się, lewasz prędko, nie chodzi po nawet nie płyniemy. Ale to bokiem płyniemy, to nie pokażę. To pokażę, że skręcamy. Nie weź tam. Także moi drodzy, jeszcze troszeczkę powrócimy do tego BHP, o którym tak mówię w dzisiejszym filmie, ponieważ kiedy jest sens ryzykowania, jest jakiś fan z tego, no to spoko, można ryzykować, a raczej mężczyźni mają to do siebie, że potrafią, lubią ryzykować. Natomiast tutaj to było dosyć bezmyślne, bo w większości przypadków nie dawało to żadnego fanu, przykładowo iście sobie po mieliźnie. Z kolejnych rzeczy, które robiliśmy też może nie do końca mądrze, a do czego trzeba się przyznać, to jest kąpanie się w dosyć przypałowym miejscu, bezpośrednio w okolicach przykosy. No co, stwierdziliśmy, moi drodzy, że jest gorąco, trzeba się wykąpać. Fajnie szliśmy sobie centralnie w nurt, będzie później widać, jak próbowałem sobie płynąć w tym nurcie, no to mimo tego, że pływam, uważam, bardzo dobrze, nurkowałem kilka lat też bez butli, no to jednak centralnie w takim farwaterze pływanie jest dosyć skomplikowane. Tutaj, jak widzicie, płynęliśmy sobie po prostu z nurtem, jesteśmy przed elektrownią w Kozienicach, na której też wydarzył się pewien incydent, o którym za chwileczkę się przekonacie. Na pewno musimy, moi drodzy, zacząć mniej ryzykować, trzymać się bliżej siebie. Jeżeli mamy do pokonania setki kilometrów, no to musimy o tym myśleć. Musi też mieć na uwadze to, że my w zasadzie kajakami, jako kajakami, żaden z nas dłużej nie pływał. Jedynie Rafał kilkukrotnie w roku pływał na jakieś, jeździł na jakieś komercyjne spływy kajakowe. Ja kajakiem pływałem w większości za dzieciaka i to też raptem może kilkadziesiąt godzin w swoim życiu, więc z wodą mam dużo do czynienia, łódki i tak dalej, ale z kajakiem może nie aż tak bardzo, więc tutaj na pewno, jeżeli ktoś widział błędne techniki wiosłowania, wiecie, możecie mówić, jeżeli macie konstruktywną krytykę, z chęcią, ale to z chęcią ją wysłuchamy. Na pewno wiem, że źle wiosłuję, bo wiosłuję zbyt mocno i co chwilę łapię się na tym, że staram się robić to lżej, ale mi to nie wychodzi i po chwili znowuż mój mózg zaczyna wiosłować mocno, a różnica między delikatnym wiosłowaniem a mocnym w prędkości jest praktycznie no niewielka. No i tutaj widzicie elektrownię Kozienice. Wiedzieliśmy o tej elektrowni, patrzyliśmy mniej więcej, jak ona wygląda, patrzyliśmy, jak ją ominąć, wiedzieliśmy, że jest dźwig w niektórych godzinach, ale do kajaków przychodzi ktoś, jedna osoba pomóc, więc tutaj raczej jedna osoba przy nas, naszej czwórce, niewiele by zmieniła. I zobaczcie, że jesteśmy już dosyć blisko progu, po prawej stronie mamy już nasz jazd i staramy się dopłynąć do drugiej strony. Po lewej stronie od tego najwyższego komina taką muldę powinniście widzieć piaskową, taką jakby wysepkę. Na nią właśnie wysiadaliśmy i tam właśnie mnie tak zasało, o czym wam wcześniej wspominałem. No tutaj popełniliśmy ogromny błąd. Po pierwsze, nie wiem jak to się stało, ale popłynęliśmy tam totalnie rozdzieleni. Pierwszy w ogóle wybił Rafałek. Myślałem, że go prąd zaczyna wciągać i nie sądziłem, że Rafał popłynie po prostu tak hurdur, rachej przygodo, lecimy do przodu, zobaczymy, co się stanie. Zatrzymaliśmy się zaraz za przeprawą promową, tam wcześniej ona była, i mówiłem, że chyba coś się stało złego, bo Rafała chyba zaczął nurt już tak mocno ciągnąć, że już nie mógł się z niego wybić. Z tego, co się okazało, to Rafał tam po prostu podpłynął zobaczyć, jak tam jest. Na samym środku, to jest chyba tam właśnie idzie farwater, czyli ten główny nasz nurt, jest, no po prostu jest biała woda, jest taki wodospadzik. Tam ludzie próbują do dzisiaj zjeżdżać, skutery wodne, jachty, łódki i tak dalej. Jacht tam się kiedyś przewrócił, łódki nie jedna się tam poprzewracała, ludzie się powypadali. Oczywiście tam nikt nie zginął, ale no raczej sprzęt jest już nie do odratowania, jak sobie wszystko wywrócicie i tak dalej. Nie jest mądrym przepływanie go. Jeżeli macie jeszcze w miarę łódkę, tudzież ponton, z takim dosyć mocnym silnikiem, no to możecie naprawdę nabrać, jedyna opcja. Oczywiście jest zakaz przepływania przez ten próg, to jest już inna kwestia, ale jedyna taka opcja to jest, moi drodzy, nabrać prędkości i go po prostu przeskoczyć tak, żeby po prostu nie zawisnąć, nie uderzyć o niego i przeskoczyć tak zwane wiry wsteczne, które tam się wytwarzają, które są w zasadzie bardzo, bardzo niebezpieczne i przez tego typu właśnie wiry, takie, które są za takimi jazami, wodospadami, które was jakby zaciągają pod spód tego wodospadu, z którego macie już problem
żeby, to nie jest akurat taki duży, ale jakby był troszeczkę większy ten jazd, to macie problem w ogóle, żeby z niego wypłynąć, ponieważ tam jest woda mocno napowietrzona, ma małą gęstość. No i niestety, ale rocznie trochu kajakarzy właśnie w ten sposób, w takich wirach, moi drodzy, ginie, więc warto to mieć na uwadze. Tutaj jak widzicie, ja jestem z Kubą, tu już zaczęło mocno ciągnąć, więc sobie dobiliśmy do prawego brzegu. Myślałem, że tam jest taka główka i że tamtędy będziemy mogli się przenieść. Jednak jak za chwileczkę zobaczycie, przypłynął do nas Rafałek z dobrą intencją, i tutaj oczywiście no offense Rafałek, ale namawiał nas, żeby przy samej elektrowni ominąć ten główny, nazwijmy to, tor wodny, gdzie są znaki, ten jas, i tam od boku. I faktycznie wydaje się, że woda jest no taka gładka, ten nurt jest bardzo delikatny. Oczywiście jest to tylko pozorne, ponieważ tam jest bardziej uregulowany, wybetonowany ten jazd. Uskok jest około pół metra do metra może nawet. No i moi drodzy, tam by było jeszcze gorzej niż środek, do którego, jak za chwileczkę zobaczycie, zasa jednego z naszych przyjaciół, grubasa. Co się stało? No zbyt na kozaka podpłynął. Właśnie to jest ten, który w zasadzie nie potrafi płynąć. Tam powinien się przed Kuby kajakiem widzieć, Kuba go za chwileczkę zasłoni, grubasa, takie wiosła latające do góry. Był już zbyt daleko. Patrzyłem tylko, czy coś się mu stanie, bo jako, że nie potrafi pływać, no to w tym momencie, jakby mu się coś stało, to prawdopodobnie bym, jakbym widział, że za jazem nie widać jego wiosła i tak dalej, no to jedyna opcja, no to w tym momencie wyskoczyć z kajaku, bez sensu jest kajakiem tam podpływać. No i bym szybko do niego musiał podpłynąć, żeby go jakoś tam wyciągnąć za szmaty z wody. Na szczęście tutaj, jak zaraz zobaczycie, jego ta woda, on chciał tam na lewą stronę przepłynąć, na lewobrzeże, tam gdzie widzicie te takie niebieskie jakieś elementy chłodnicze, nie wiem co to jest od elektrowni, aczkolwiek podpłynął zbyt blisko na kozaka i zobaczcie, on jeszcze płynie bokiem i jego już mocno zaczął nurt zasysać. Już po prostu nie miał za bardzo szans, sił wydostać się z niego, więc przytomnie w ostatniej chwili, dosłownie na kilku ostatnich metrach, odwrócił kajak, żeby nie polecieć bokiem na ten jazd. To jest bardzo słabo widoczne z tej kamery, bo jednak ta odległość jest znaczna, a ta kamera jest szerokokątna, więc tą jakość taką na przybliżeniu ma bardzo dużą. Rafał był pewny, że grubas za nim płynie i za chwileczkę zobaczycie, że Rafał podpływa i my go uświadamiamy, że w tym momencie grubas jest już za jazem, gdzie on tego w ogóle nie wiedział. No tutaj popełniliśmy naprawdę karygodny błąd, bardzo to było niebezpieczne. Kajaki co prawda nasze są wytrzymałe, ale na takie elementy one mogą się zawiesić, przewrócić bokiem, one są gibkie i to było właśnie największą jak gdyby niebezpiecznością tego wszystkiego. Gdyby to były kajaki górskie i tak dalej, pal licho, można na taki jazd się rozpędzić i hurdur przygodo lecimy. No tutaj niestety, moi drodzy, zobaczcie, grubas na lewą stronę jakby się odbił, Rafał płynie w naszym kierunku i za chwileczkę grubasa tam zaśnie. O, właśnie w tym momencie widać, już nie widać wioseł, zasało go, tam na żywo było widać, że go bardzo mocno zaczęło kolibać, lewa, prawa, Kuba się wychylił, czy on jeszcze żyje w ogóle. Ale po chwileczce, widzicie, już tutaj wystartowałem, żeby do niego iść, ale po chwileczce tego nie widać aż tak na kamerze, ale teraz widać już wiosła. Czyli, że tam go poobracało troszeczkę, nalało mu wody do środka, zmoczyło go, ale mu się udało. No to było nierozważne. Po pierwsze, rozdzielenie się, nie wiem jak to się stało, tak jak mówię, pierw tam popłynął Rafałek, później płynęliśmy tam w trójkę, ja, Grubas i Kuba. Później grubas się od nas oddzielił, popłynął jakby do Rafała, ale popłynął dalej. My zostaliśmy gdzie indziej. No to było, moi drodzy, bardzo nieprzemyślane, niepotrzebne ryzykowanie. No tutaj właśnie podpływamy do Rafała, jak widzicie. Tak tutaj Kuba pokazywał, jak grubas się tam przewracał, bo tak to wyglądało na tym progu. Jego naprawdę tam mocno bujało. No i teraz właśnie Rafał się dowiedział, że grubas przepłynął próg. No myślę, że grubas się do tego może nie przyznać, ale też musiał mieć troszeczkę stresu, no bo jako osoba nie umiejąca pływać w takim miejscu było to słabe, więc moi drodzy, no tutaj nie bierzcie z nas absolutnie przykładu. Tu jest ta wyspa, o której wam, znaczy wyspa, taka mulda piaskowa, o której wam mówiłem, tam jest jakaś rura przed nami i właśnie tutaj mnie strasznie mocno zasało. Gdyby nie chłopacy, to bym pewnie czekał na drugi dzień, aż ktoś by przyszedł i mnie wyciągnął, no bo jakbym się tylko krzątał w tym, to bym poszedł na dno w ruchomym piasku, no tak to już raczej działa, więc najlepiej się nie ruszać i czekać. No i teraz, moi drodzy, co? Jeden kajak przepłynął, a pozostałe trzy kajaki trzeba przenieść. No tutaj, jak widzicie, zrobiliśmy sobie patent, że bierzemy pasy. Kajak waży około 100 kg, bo jest załadowany z jedzeniem, śpiworami i wszystkim. No i co? No i idziemy na górę. No ogólnie ten jazd jest słabo zrobiony, no bo kurczę, mogli zrobić jakąś, już nie mówię o śluzie, ale jakąś nawet bocznicę, cokolwiek. No słabo to jest zrobione.
No i co? Jakieś kółeczka mieliśmy takie pod to zrobiliśmy. Dwie osoby z przodu muszą delikatnie unosić dziób i pomalutku jechać. Kółka są podłożone pod kajakiem naszym. No i tak wygląda nasza przenoska. Tutaj jeszcze z drugiego aparatu nagrywałem z tyłu, bo myślałem, że tutaj mi bateria padła, ale jednak GoPro jeszcze troszeczkę wytrzymywało. Straciliśmy 2 godziny czasu, moi drodzy, na tym, na tej elektrowni. To są te kozienice nieszczęsne nasze. Bardzo dużo energii straciliśmy przepływając lewa, prawa, cały czas szukając jakiegoś miejsca obejścia. Bardzo dobrze, że nie udało się Rafałowi nas namówić na ten przepływ po lewej stronie, bo tak jak mówię, z całym nie wiem, szacunkiem może to nie o to chodzi. Rafałek miał jak najlepsze intencje, myślał, że tam jest faktycznie słaby nurt, ale po prostu tam był nurt, gdzie była zrobiona skarpa, wybetonowana i to faktycznie wyglądało z pozoru wody bardzo niepozornie, że faktycznie da się tam przepłynąć, a myślę, że jakbyśmy tam przepłynęli, to każdy z nas by wylądował z konkretną glebą. No i tam już ta woda poniżej, już taka naprawdę biała woda była dosyć sroga, więc tam moglibyśmy się zacząć już powolutku podtapiać. Nie wiem, pod ręką w zasadzie mieliśmy liny, no bo jedyna opcja to teraz rozciągnięcie liny. Tutaj rozciągnięcie by nie wchodziło w rachubę, więc po prostu rzucenie liny komuś, to tam jest. Fajnie by było mieć rzutkę jeszcze do tego. No, ta wyprawa nam dała troszeczkę do myślenia. Oczywiście Odra jest pod tym względem zdecydowanie prostsza, nie będzie takich rzeczy. Tu jest rzeka nieuregulowana, mnóstwo wysp i tak dalej. Znaleźliśmy jakąś miejscówkę. Za te pieniądze lepiej nie będzie. O dziwo komary nie tną. Fajnie, jesteśmy odsłonięci od wiatru, osłonięci. Bo nawet po falach widać, że tam się dużo bardziej marszczy. Tutaj mamy taką ostoję. Mamy godzinę, nie wiem, którą mi zegarek już zda. 19.30? 19.30. Tam widzicie w tle elektrownię, na której straciliśmy minimum 2 godziny. Tutaj gruba do nas dopływa, bo oczywiście sobie odpłynął, klasyka. I wydaje mi się, że moje krzesełko się zapada, czym się zaje, Rafał. Jaką wersję wolisz? No trochę się mało. Nawet coś więcej wypadało. Trochę zapadło, tył bardziej. No i tak to wygląda. Tu się rozbijam. Tu jest spoko. I ktoś tam chrustu nazbierał. Na ognisko. Grubas. Nie złapał. Przed chwilą już był rzut jedną butlą. Zaraz będzie rzut drugą butlą. Spoko, wszystko jest prawie pod kontrolą. No jedna butla nam się przed chwilą zajęła. Taki tak zwany Tirol. I no co wam powiem. Był rzut, a Kuba aportował. I uwielbiam ten rozkładany namiot. I teraz doszedłem chyba już do perfekcji. Od wyjęcia z pokrowca, nie wiem, 15-20 sekund. Hej, pan perfekcjonalista. I tam są. Dziękuję, grubas. Tutaj masz, tu. Powiem wam, moi drodzy, że takie wyżerki jak my tutaj mamy, to w Sheratonie takich nie ma, wymiękają. Spaghetti, pire ziemniaczane, jajecznica z boczusiem, paluszki grillowe, kiełbaski, boczek na grilla, grill rozstawiony, jak widzicie, własnej roboty. Kubuś robi, o szczypiorku zapomniał. Przyprawy elegancko, nie wiem gdzie zmora jest, bardzo fajna przyprawa. Powiem wam, że... No Sheraton to wymięka. Nie, Kubuś? No a jak? Jutro o 5 pobudka. Bobo. Tak. O 23 kolacja jeszcze dzisiaj. O nie, nie. Podwieczorek o drugiej. 22 do łóżeczka. O. A smoczek? Ogarnij się. Słyszycie, co tam z tyłu słychać? Słyszycie, co słychać? Masło maślane. Dymu robisz? Żaby. Komary? Dymu robimy na komary, bo tną. A później, jak już się ściemni, to będzie grillo ognisko.
Węgiel do grilla też oczywiście mamy. Znaczy nasz, bo kupiliśmy, nie mamy. A więc, moi drodzy, drugi dzień naszej wyprawy, a tak naprawdę pierwszy, drugi, ale trzeci. Druga noc. Bo my wypłynęliśmy, o której w ogóle ruszyliśmy. Z Dęblina o godzinie, panie Rafale, około 20. I jak to wygląda? Nasz kucharz dzisiaj serwuje nam, jak nazwiesz, swe danie. Ciepłe kiełbaski. Ciepłe kiełbaski. Grill made by Kuba. Jak noc? Szybka. Rafi, jak noc? Szybka, spokojna, ciepła. Tylko ktoś chrapał, nawet żaby nam się skarżył, że chrapał. Żaby się skarżyły, że ktoś chrapał. Mówią ci, co nie chrapią, nie? No jak ja spadłem, to nie słyszałem, żeby chrapał. Ja tylko czułem, jak się ziemia trząsła, jak gruba schrapał. Nie, to ja wtedy... No. Także, moi drodzy, kolejny poranek. Mniej więcej budzimy się chyba sami bez budzika, bo budziki mamy takie coś ustawione, że o 7 mamy wstawać, jeżeli nikt się wcześniej nie obudzi, a przeważnie wcześniej się wstaje. Godzinę, wczoraj w ogóle dużo wcześniej, nie? No. Różnie to bywa. No ale dzisiaj pierwszą noc pospałem, bo wczoraj spałem chyba, nie wiem, tam 4 godziny? Jakoś nie mogłem spać. Ale dzisiaj byłem chyba zmęczony i myślę, że spałem z 7-8 godzin nawet. Już dawno tyle nie spałem, z tydzień czasu chyba. A najbardziej męcząca z tego wszystkiego była ta śluza chyba, nie? Z całego płynięcia, nie? Tak, musimy wam opowiedzieć. Śluza, próg wodny. Próg wodny, tam jak widzicie za nami jest... Gruba się nie zmęczył. Jest cała ta elektrownia. Z śmiechy śmiechami, jeżeli to będzie widać, to wrzucimy wam przebitkę teraz, jak grubasa tam wciągnęło w zasadzie, bo ty chciałeś to na drugą stronę przepłynąć. No tak, tam pod zejścia te wszystkie. No. A blisko tego progu płynąłeś? Jakie odległości mniej więcej? Zaczynałem chyba tak na 20 metrach. To grubo. To bardzo podobnie jak my płynęliśmy później też, nie? Nie, no bliżej się ciągnęło. Słyszymy, ja się tym miałem, ile bliżej. Ja miałem, Rafał, też problem, mnie wciągał, ja z całej pety siłowałem. Ale ja też, no, płynęłem koło grasa bliżej. Ja mówię, mi tak naprawdę wczorajszy dzień najwięcej dała śluza popalić, bo... Najbardziej z płynięcia, najbardziej męczące. Naprawdę mięśnie na przepale szły wtedy, żeby... No, totalnie czułem zakwasy w trakcie płynięcia, no... Trzech lub czterech musieliśmy przynąć te kajaki, nie? To jeszcze później. Ja mówię ten sam fakt krążenia tam koło śluzy, bo tak jak z Kubą gdzieś wpływaliśmy, gdzie to było? Za przeprawą promową Kubuś, to nas tak zaczęło wciągać fest. No, my płyniemy, to nagle takie, wiesz, zaczęło nas ciągnąć. No. Tam już była walka. Później, kurczę, na tej śluzie była walka, no... Tam się przydaje, ale tam go podniosłem, bo nie wiedziałem, co będzie. Tam powinny być informacje. Ja opuszczałem w trakcie. Tam powinny być informacje, nie wiem, 300-400 metrów wcześniej, jak mam się zachować. Tam jest informacja, jakieś 10-20 no metrów. Gdzie? 10 metrów pierwsza od progu. Pierwsza informacja, jaka tam jest, to jest już za późno. Nie, ściągą taką, że nie przeczytacie z wody, jest informacja, że nie wolno przepływać przez śluzę. Znaczy przez próg wodny. No, wolno nie płynąłem. A co, z tego... Co? Dużo potem ci się na jaśmieli? Ja ci wciągnęłem. Czy dużo potem? Coś nie śmierdziałem, myłem się potem. Nie próg. Ale coś miałem mówić, ale... 3 minuty może potem. Minąłeś grubasę, minąłeś go, przypłynąłeś chwilę i zaraz gruba zwalczyło życie. No ale tak wyglądało, że nie wiadomo było, czy ty ustoisz, czy nie, bo tam cię tak gibnęło, no, że... Znaczy, myślałeś, że będzie glemacy, nie? Chwilę postowałem go. Jedna łódka tam została na brzegu, nie? Tylko mu się nie wyszło, nie pyknęło coś. No, ten próg jest taki, nie na te kajaki, gdyby to były kajaki, mówię, te szerokie, górskie takie, jakieś, no taki próg to jest śmiechubaty, rozpędzasz się i lecisz przez niego. No jasne, że tak, dlatego mówię, no, na tych kajakach to jest przypał, 5,5 metra w drewnie. A później Rafałek stwierdził, że tam jest wolny nurt, tamtędy płyniemy, tam gdzie ten gorszy próg jest. Ja nie widziałem tego, jak ja wiem. Stałem przed tą, tam gdzie zatrzymałem się, to było przed tym, nie? Ale z grubasa, nie wiem, czy Rafał tego nie widział. Rafał był centralnie do ciebie tyłem odwrócony, wiem, tak jakby to dla niego wyrobane, że ty wtedy wpływasz w ten próg. A my z Kubusią, wiesz, tak o, siedzieliśmy i... Ja myślałem, że zabrałem. Szkoda kajaka przecież. Kurde. A jeszcze mam jedzenie, to co? No, jeszcze śpiwór mój, namiot mój miałeś, no kurde, ja się naprawdę martwiłem wtedy. Ale nie, to było tak widać, że wiesz, leci, chyba ręce do góry wrzuciłeś jakoś, żeby cię coś podniosłeś, już nie pamiętam, ale wiem, że była taka akcja, nie, że... Nie, ja wiosą musiałem wyciągać, żeby mnie wciągało ich.
No. Jak ja wchodziłem w wodę, to... I później było takie widać, że cię majtałem. Mówię, będzie gleba, nie będzie, będzie, nie będzie, będzie, nie będzie. I po chwili grubasa widać, że się ustabilizował jakby. I później tak głowę coraz mniej już nie widać głowy. Bo... I mówię, ty chyba utonął jedna. Nie, bo to jakoś, wiesz, perspektywa tak załamała cię na pewnym etapie. Mówię, ty... Ale widziałeś się, czy za 60 było później? Nie, tego już nie, no bo tu nie było widać głowy twojej za bardzo już, wiesz? Jeszcze zacznę, może na nagranie to będzie lepiej widać. Przyzumuję, to będzie jakoś paskudna pewnie, ale replay poleci. No ale ten, no, tymi kajakami mówię, no może być lipa. Wody trochę nabrałeś, znaczy ile gdzieś, no dużo żeś nabrał wody w przodu, w Bakistę. Ja wiem, tak do 5 litrów. No. Znaczy Bakistę, nie... Tam gdzie siedzisz, no. No tu... przed nim był suchy, chociaż no. Był pod wodą. No było wesoło. No to mamy też nauczkę, tak? I kolejna... Jak pomóż mi na każdym kajaku. Kolejna lipa, którą zrobiliśmy, to co mówiliśmy wczoraj, że nie będziemy tego robić, czyli rozdzielanie się. Robiliśmy to wczoraj notorycznie. Ale założenie było... Ja zaproponowałem, od 17 się nie rozdzielamy. Rafał mówi, nie, cały dzień się nie rozdzielajmy. Wpłynęliśmy na wodę i wszystko w pizdzie. Nie, to południe było dobrze, nie gadaj. To południe było równo płynęli. No może. Tam przy tych naturalnych stopniach. Czy nie naturalnych? Pamiętaj się naturalnych. I później jak to jest. No, także tak to wyglądało. Zaczynam dzisiaj na kolejny dzień. Jakie przygody. Na śluza dała popalić, bo później te kajaki musieliśmy przenosić. Kajaki załadowane. Kajak załadowany waży w granicach 100 kg, no lekko. A kilogramy tak nie ten, samo dyskomfort tego przenoszenia jakieś takie. No nie są jakieś tam wygodne przenoszenie. No. Jako załadowane, nie? No się kombinowa z linami, nie z linami. Jakieś tam tereny bardzo nierówne. To prawda. W ogóle nie jest przygotowane pod kajaki. Sama waga z takiego do 4 to jest niewiele jak ten. Czy trzeba nadać jakieś lepsze punkty. W ogóle tą śluzę to nie byłoby problemu. Kurczę, tam mogli zrobić przepływkę dla jakichś małych kajaków, małych jednostek. Tam kurde, bobry by lepiej zrobiły tą przepływkę dla ludzi. No nie wiem. A, tam niby wiem, tak, zaraz powiecie, że tam można dzwonić na numer telefonu. Po dźwig. Po dźwig, ale jak ktoś przyjedzie dźwigiem i zobaczy cztery kajaki, w tym jeden dmuchany, to chyba tam... No właśnie, co? To nasz problem? Zamówiliśmy, ma przyciągać. Nie, po kajaki nie można dzwonić na dźwig. Po kajaki się dzwoni do obsługi elektrowni, jeden gościu przychodzi i pomaga. Jeden gościu przychodzi i pomaga. My ten kajak, jeden kajak, nosiliśmy w cztery osoby. Później tam na tej zwężce w trzy i to już było tak, gruba z przodu, chłopaki były z tyłu, to było już takie, w dwie osoby ten kajak jest tyle metrów? Kwestia jest bardziej no, trzymania tego niż ciężaru, bym powiedział. No tak czy siak, zobacz, tam był nierówny teren, gdzie szliśmy ten po trawie i tam iść w dwie osoby z kajakiem ważącym 100 kg, gdzie po 50 kg na łeb bierzesz dwa worki z cementem, to nie jest wygodne. Bo źle postawisz nogę, z moim naciskiem, gdzie będę ważył, nie wiem, wtedy już 200 prawie kilo, no to od razu ci noga szczela. Noga jak, no i noga i... No to był upadek z takim kajakiem, z takim załadowanym, to oznaczał koniec sprawy, nie? Kajak pęknie na barki. I noga też pewnie, nie? No wiesz, nogi nie potrzebujesz przy wysuwaniu. No ja sobie wczoraj sobie skolarę na przykład zrobiłem, jak wysiedlałem gdzieś tam, cały czas mnie boli. Ale to lewe, to się nie przejmuje. Gruba skąpał się dwa razy wczoraj. O, a tutaj Kubuś zrobił wodę. Patrzcie, bul. Także trzeba patrzeć. Już biorę się, biorę. No i opuszczamy naszą miejscówkę. Nie pamiętam, jak wydygany siedziałeś. Prze? Nie pamiętam, jak wydygany siedziałeś. No, ja tak wiesz. Jezu, Rafał, jak to się buja, nie mogę usiedzieć na tym. 10 minut posiedzę, nie? Kurde. No, na początku wsiedliśmy, te kajaki były dla nas strasznie sterowne. W sensie... Strasznie niesterowne, tylko gipkie. Jednak ten błędnik się przyzwyczaił do tego. Oczywiście, jak ktoś nowy wsiądzie do tego kajaka, to nadal będzie miał problem z równowagą i będzie wiecie, o takie wywroty robił. A człowiek teraz, jak się płynie, no to człowiek o tym nawet nie myśli. Mogę sobie pozwolić na spokojnie, na gibanie się i wiem, gdzie jest ta linia przełamania, żeby się wywrócić. A my co? Opuszczamy naszą miejscówę. Ten moment musimy jakiś ogarnąć, bo nawet nie mamy żadnego punktu odniesienia. To jest taki pomysł. Nawet na kajak przykleić taki mały, zwykły pajączek jakiś. O, tu już niestety, maluchu, zginiesz raczej, no bo cię do brzegu cię nie dowiozę. I co? I gorąco jest, bardzo gorąco. Dowiedziałem się, po co
te kapelusze, z nich fajnie, jeszcze jak poci, to ten pot spływa. Od rana już wypiłem 1,5 litra wody przez 2 godziny. Ta literka jest? Nie, jest. Jest? Muszę założyć. Dobra. A z której strony najlepiej brać próg? Z której strony przynoskę zrobić najlepiej? Tutaj, moi drodzy, spotkała nas taka dosyć, moim zdaniem, niemiła sytuacja. Oczywiście wiecie, że nie jestem z żadnym zwolenników, nie wiem, pokolenia HWDP i tak dalej, ponieważ sam mam kilku przyjaciół nawet w policji i tak dalej, aczkolwiek tutaj widzicie, że ta kontrola, czy co to miało być, odbyła się w sposób, nie wiem, nawet no brak mi słów. Po pierwsze, na dzień dobry nawet nie było słowa dzień dobry, tylko jest kamizelka. Oczywiście kolega tutaj skłamał niepotrzebnie, że jest kamizelka. Zadał następnie pytanie, jak objechać śluzę, to nawet nie uzyskał odpowiedzi, ale to już nawet nie o to. Oczywiście usłyszeli to, bo byli na tyle blisko, bo podpłynęli. Oczywiście, moi drodzy, to mi się bardzo nie podobało, ponieważ nie ma obowiązku, jeżeli to nie jest wypożyczalnia kajaków, którą reguluje regulamin wypożyczalni kajaków, nie ma czegoś takiego, że musimy mieć na sobie kapoki bądź kamizelki ratunkowe bądź asekuracyjne. Tutaj możemy popatrzeć, moi drodzy, w myśl przepisów. Wchodzimy, moi drodzy, na Ministerstwo Infrastruktury do Departamentu Administracji Morskiej i Śródlądowej. Później wchodzimy w rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2003 roku w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej. I tam mamy, że statek z wyjątkiem statku na stałe zatrzymowanego do nabrzeża powinien być wyposażony w pasy lub kamizelki ratunkowej w ilości odpowiadającej liczbie osób znajdujących się na statku. Tudzież nie ma żadnego obowiązku zakładania na siebie środków ratunkowych. Następnie, moi drodzy, wszędzie tutaj mamy mowę o małym statku. Należy przez to rozumieć mały statek w zrozumieniu przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych. Definicja małego statku nie istnieje na ten moment. Nie znalazłem nic takiego jak definicja małego statku. Natomiast mamy rozporządzenie w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej. Czyli małymi statkami są statki żeglugi śródlądowej o długości kadłuba mniejszej niż 20 metrów z wyłączeniem statków przeznaczonych do przewozu więcej niż 12 osób do holowania, pchania, promów. Tudzież artykuł 10, paragraf 1 cytowanego przez tam wyżej rozporządzenia. Rozporządzenie jest mowa o statku, a nie o małym statku. Właśnie to rozporządzenie natchnęło mnie do takiego wniosku, a dokładniej lektury załączników wzorów świadectw żeglugowych, gdzie dla statków jest rubryka w pozycji wyposażenie 2, sprzęt ratunkowy, a we wzorze świadectwa dla małego statku pozycji takiej nie ma. A jako że kajaki w myśl ustawy o żegludze śródlądowej nie muszą posiadać świadectwa zdolności żeglugowej, nie są więc nawet małym statkiem. Obydwa rozporządzenia w tym przypadku nie działają. Tudzież, moi drodzy, nie namawiam nikogo, żeby pływał bez kapoka, jeżeli się źle czuje, tudzież bez kamizelki ratunkowej bądź asekuracyjnej. Po prostu mówię o tym, że nie ma takiego obowiązku i kazanie zakładania kamizelki bądź pytanie się o jej wyposażenie to jest równie dobrze, tak jakby pan policjant podpłynął do mnie i zapytał się mnie, czy nie wiem, czy chce mi się siku albo czy mam wodę ze sobą i kazał mi pójść zrobić siku. No nie ma takiego prawa. Być może piszą mandaty, ludzie przyjmują te mandaty. No, obowiązku, moi drodzy, takiego nie ma. Jeżeli ktoś ma, to proszę konkretną ustawę, paragraf. Ja zrobiłem research i nic takiego nie znalazłem. Dziwne, cały czas się nie ma wrócić w drugą stronę. No to dobra, to pójdę, wytyle. Ludzie muszą mieć zwiechę, jak patrzą na mnie z brzegu. Trójka płynie normalnie, jeden debil płynie. O, teraz mi odwraca już dobrze. Okej. Okay. Ja nie jest wcale tak wywrotny, jak myślałem. Ja pierdolę, jakie to szybkie. O kurwa! Ten twój to jest dobry do płynięcia prosto. Nawet bym powiedział, że zajebisty do płynięcia prosto. A do skręcania już gorzej. Bo ma handicapa od nas. A, muszę tym wiosłować. Ura! Mam przewagę! No weź go za linę, podepnij się.
Moi drodzy, wracając jeszcze tutaj do kwestii kamizelki, to nie jest tak, że ja wam odradzam. Jeżeli ktoś słabo pływa, ma problemy, oczywiście ta kamizelka jest mu potrzebna, można stracić przytomność na wodzie, wypaść, szczególnie jak płyniecie samemu, taka kamizelka może nie być głupim rozwiązaniem. Natomiast musicie też brać pod uwagę, że to wy powinniście o tym decydować, czy ją zakładacie, czy nie. Nie robicie komuś w tym momencie krzywdy, tylko robicie sobie w razie czego krzywdę. To jest po pierwsze, więc dlaczego ktoś miałby za was decydować, czy wy macie mieć założoną tą kamizelkę? Druga kwestia, moi drodzy, to jest to, że w niektórych przypadkach, a nie jest ich wcale tak mało, to też zależy od rzeki, kamizelka może wam po prostu przeszkadzać, tak? Możecie mieć większy problem, chociażby wir, który was wciąga. Nie możecie wtedy w kamizelce pocisnąć na dół do wiru i odbić się, bo kamizelka będzie was ciągnęła do góry, więc to wszystko jest, moi drodzy, sprawa indywidualna. No i tutaj, jak widzicie, kolejny dzień, piękna pogoda. No i co, płyniemy sobie, moi drodzy. Pogodę mieliśmy, moi drodzy, naprawdę upał, ale jak widać, a dawaliśmy nawet radę. O dziwo, gdzie ja jestem osobą naprawdę zimnolubną i wszystko powyżej już 19 stopni to jest dla mnie gorąco. No tutaj jednak jak się płynie, jest ten podmuch wiatru jakiś. Dodatkowo można, jak widzieliście, przed chwileczką zmoczyć sobie łeb, całą koszulkę i wtedy robi się tak człowiekowi całkiem przyjemnie i nawet rzeźko, bym powiedział, więc rzecz, której się najbardziej na Odrze obawiałem, że może nas rozbroić właśnie pogoda, możemy dostać udaru i tak dalej, wydaje mi się, że jeżeli nie będziemy się forsować i rozsądnie podejdziemy, będzie luz. A to tam się da opłynąć chyba, wiesz? Już kamieni nie ma. Kurczę, muszę zrobić sobie plastikowy kajak jakiś taki, że można było pływać na takich rzeczach. Tu jednak się boję, tym bardziej, że lakier poszedł od spodu, piękny. Epifanes jest od spodu. Poszedł na Uretoluxa. Płyniki się wypasają. Widzę ze cztery, co najmniej. Chociaż ta jedna to trochę jak krowa, albo krowokoń. Ona inaczej merdawonem, to chyba krowa. Krasula! Muuu. Nie chcę gadać ze mną. Muuu. Tak sobie patrzę, co za debil płynie na tym kajaku. Dwie krasule i dwa konie. Ale powiem wam, że to jest mega wyciszające takie płynięcie, przyroda, cisza, spokój. Praktycznie żywych dusz nie widać oprócz nas. Fajnie się płynie. Fajnie. Ten zimny prąd, zobaczcie, bo masakra. A dziwny, nie wiem, czy to jest kościółek mijany? Takie... Co to jest?
No brzeg. No bo wiosły. No bo weź tak machnij ze dwa razy. Da się spiąć. E, panie, po. Ty, to działa. Mam na jasne. Nie, no i dobra. W sumie? Dobra, dobra, będzie, bo. Jeszcze kabarka. Nie, żeby będzie skręcali. Nie, bo ty dalej musisz też. Nie mam zasięgu internetu, chyba, na grupie nic nie wziął? No, czuję, nie mam. Nie chłoniasz? Nie mam, ale tu imię. Ja też plusie mam, wiesz? W najgorszym momencie wyłączyłem kamerę przed chwilą, bo zauważcie. Wyłączyłem kamerę, a za chwileczkę płynęliśmy na konar. Kubuś musiał nas odwiosłować. Po chwili się śmiałem, że chcemy robić tutaj ogólnie postój sobie w ten sposób, aktywny. Odrzać wodę, wrzątek barsz zrobić i tak dalej. Czuję się delikatnie. I ten. Nagrywasz, pójdź delikatniej. Aha, wodę chcesz. I co później? A później mówiłem, że pewnie, jak, bo chcieliśmy się drzemnąć, a Rafał już się wywalił do spania. I mówię, jak zaczniemy drzemać, to pewnie... O kurwa! O kurwa, patrz! Właśnie to teraz tyłem płynęliśmy! O kurwa! I to nie jest ustawiane! Tam też był właśnie wodospad, tak żeśmy tak się drzymali. U ja pierdziele. Szybko się rozłączyliśmy. To się nazywa aktywny odpoczynek. Zamiast wychodzić na ląd, odpoczywać można w kajaku się połączyć i drzymnąć. Tylko właśnie jeszcze jak nas obróciło, że tyłem płyniemy, płynęliśmy centralnie na jakiś kamulce, o to byłoby niefajnie, bo byśmy popsuli kajaki. Nie uwierzą, nikt to nie uwierzy, że to nie było ustawiane. Ja. Płynęlibyśmy tam, gdzie grubas właśnie wpływa. Tyłem. No, już stoi na kamieniach. Kamienie? Dawaj, z nami płyń! No, później nas obróciło i sobie płynęliśmy. A ten szum wody naprawdę na ostatnią chwilę słychać niemal. Patrzcie, jak lecę bokiem elegancko. Drifty i bez pisku. Masakra czasami ustawia bokiem i walka z tym jest. A teraz mogę tak owiosać, tak na rybkę, nie? A prędkość jest taka... znośna tutaj w nurt trafiliśmy. Już zaraz będę tyłem płynął. Dobra, trzeba się odwracać. No i moi drodzy, ostatnia rzecz, o której wam już wcześniej napominałem z naszego spływu, to jest, jak widzicie, jakaś wyspa, wysepka, molda. Wychodzimy na niej i, moi drodzy, zaczynamy się kąpać. Było bardzo grząsko, ciężko się w ogóle szło w tej wodzie, bo piach się pod nami zapadał. Może nie tak dużo, bo to było no, około kostki w nodze, może troszeczkę dalej. No ale pływanie w takim czymś wydaje mi się, że nie było zbyt rozsądne. Wystarczyłoby, że kogoś by jakiś mocniejszy prąd zarwał. Jeżeli by spanikował, to mogłoby to się źle skończyć. Zresztą tam, gdzie dobijaliśmy w Górze Kalwarii, dokładnie na tej plaży, dzień po naszym dobiciu do niej, w zasadzie na drugi dzień, dokładnie w tym miejscu, gdzie dobijaliśmy, wychodziliśmy do wody, utonęły dwie osoby, trzy osoby tonęły, jedna się uratowała, to było trójka braci.
dwóch niestety nie poradziło sobie. Policja chyba do dzisiaj ciał jeszcze nie znalazła. Utonęli. Także moi drodzy, warto jednak mieć jakiś respekt do tej rzeki. Warto znać rzekę. No my mamy problem też jeszcze z czytaniem rzeki. Tyle o ile mieliśmy problem na przykład, żeby znaleźć ten farwater, żeby w nim płynąć cały czas w tym nurcie. Wpadaliśmy na te mielizny. Bardzo dużo nauki przed nami. A za miesiąc czasu mamy już w zasadzie spływ, więc jeżeli macie jakiekolwiek informacje, chcecie nam coś podpowiedzieć, no to my nie jesteśmy ludźmi, którzy siedzą i czytają, tylko po prostu płyną i się uczą, ponieważ trzeba działać i cały czas się uczyć. No tutaj widzicie, jak sobie próbowałem płynąć, no to jednak ten nurt jest dosyć mocny i nas, moi drodzy, znosi. Także, moi drodzy, musimy się nauczyć na pewno zdecydowanie lepszego czytania rzeki, szczególnie, że mamy jakieś ciekawsze pomysły na przyszły rok. Jeżeli ktoś byłby z okolic i chciałby nas po prostu wziąć na wodę i pouczyć nawet jakichś rzeczy, które robimy błędnie, bo robimy ich pewnie mnóstwo błędnie, jesteśmy otwarci na propozycje. Do zobaczenia na szlaku, moi drodzy. Jak obraca? Ale wir! O fuck! Wow! Drugi! Trzeci! No pierwszy to grubo! Kubuś to by tu nieźle se w kółko popływał. O i widzę Kubusia i Grubasa. Rozdzieliliśmy się, ale równo dopłynęliśmy. Powiem wam, że na tym filmie pewnie będziemy się z tego śmiać. A teraz oprócz tego, że Grubas załapał litówkę. Widzicie, co robimy z kajakami. Przed chwilą zgubił też okulary w wodzie. Zapadaliśmy się po kolana, wciągało nas piaski takie ruchome. I tutaj musimy targać kajaki, bo nie idzie płynąć. No jest. Patrzcie, jak Kuba się zapada. Jest niewesoło bardzo. Musimy na drugą stronę uciekać, jeszcze idzie deszcz. No, jest ciekawie. No i niestety mamy problem, musimy się wracać, znaczy płynąć dalej 6 km, ponieważ nie ma tutaj miejsca do zatrzymania się. Dojeżdża do nas kolega, którego mieliśmy wziąć tutaj, niestety nie da się. Poza tym, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, Grubas od tej wody złapał jeńcówkę, w ogóle bardzo źle się czuje, siły go puściły i niestety jest lipa. Chłopaki popłynęli dalej, a my z Grubasem będziemy tak po prostu płynęli z nurtem czy coś. No kiedyś będziemy się z tego śmiali, to jest jedynie pocieszenie. Póki co Grubas tam z nurtem walczy. Ja coś temu pomogę, bo chłop już nie ma sił. No cóż, i tak bywa. I tak bywa. Problem był taki, że Grubas pił wodę przefiltrowaną przez te filtry typu Lifestrap, ale ona była bez jeszcze tabletek, a widocznie jakieś wirusy, bo to zabija 99% bakterii, a nie wirusów. Coraz lepiej, jesteśmy rozdzieleni jeszcze i właśnie idzie burza, błyska, a my jesteśmy w totalnej dupie. No, ciekawie. Nie chciałbym być na wodzie, jak będzie burza.
Przynajmniej tak mi podpowiada moja intuicja. Kurwa, włączyć sobie nagrywanie przed wsiadaniem, czy nie? Nie da się wyjebać na nim. Nie, to by było sobie, tak że trzeba to w górę. Nie dasz rady w życiu. Ni chuja, on się nie przewróci. Co ty? Ale jest niewywracalny. Czekaj, Kuba, wiosłuj, to będzie do... Także moi drodzy, zobaczcie, jak się nasze kajaki trochę zmieniły. Trochę dziwne. Grzesiu nas z tyłu jest, Rafałek. Grzesiu nas troszeczkę ratuje, ponieważ dużo rzeczy poszło nie tak. Po pierwsze, będąc na wodzie, zacznijmy od początku. W umówionym miejscu, tam gdzie wam pokazywałem, gdzie były te mielizny, gdzie chłopaki się mega wkurzali, tam byliśmy umówieni, że będziemy sobie biesiadować, Grzesia weźmiemy na wyspę, Kubusia pontonem przepłynie z nami i będzie wszystko fajnie. Po pierwsze okazało się, że tam do tej wyspy, żeby się cofnąć, tam gdzie Grzesiu może dojechać, jest niemal niemożliwe, bo tam była przeprawa promowa, ale tam jest tak silny nurt, że to była masakra. Więc okazało się, że grubas się w ogóle bardzo źle czuje, bo załapał jelitówkę na dodatek i po prostu cały organizm już zaczyna siadać. Na dodatek znaliśmy po drugiej stronie miejsce, gdzie byłoby może łatwiej do Grzesia jakoś dopłynąć. Okazało się, że nie. Poza tym to jest mikrowyspa dookoła otoczona w ogóle nie wiadomo czym i mnóstwo śladów psich bez praktycznie śladów ludzkich. Wilki? Nie wiem. Dobry. Więc, no i zaczęło już tam grzmieć, padać, w ogóle coś zaczęło kropić tam, więc chłopaki popłynęli, Kubuś i ten, i Rafałek popłynęli, żeby być szybciej u Bitcoina, mówiliśmy się 6 km dalej w górze Kalwarii, na plaży, na jazd grubasem mieliśmy tam się doczłapać, żeby, no, chłopak był troszeczkę osłabiony, jest troszeczkę osłabiony, no i mniej więcej tak to wyszło, oprócz tego, że później gdzieś tam po środku my ich przegoniliśmy w zasadzie, i grubas został z nimi, a ja wyrwałem do Grzesia. W trakcie płynięcia na przykład jakieś już błyski były, pieruny, więc się zaczęło robić ciekawie. No i co? I musieliśmy zrobić, moi drodzy, desant, wrócić się. Teraz już nie pada, ale przed chwileczką była taka dosyć fajna ulewa. A dlaczego nie zostaliśmy na plaży? Po pierwsze, miejsce, w którym wylądowaliśmy, jest delikatnie mówiąc słabe. Z tego względu, że to jest plaża często oczyszczana. Grzesiu, często? Au! Bardzo często. Więc było problematyczne. Nawet teraz o godzinie tam byliśmy gdzieś 20 przy delikatnej mrzawce. Było tam ludzi, aut w ogóle. Spoja. Tak. Mniej niż już jak ja przyjechałem, ale dalej dużo. Myślę, że pobudkę by nam też szybko rano ufundowali. Poza tym na plaży byśmy się rozbili, też byłoby dosyć przypałowe. No już, już była też godzina 20 ponad, więc no, nie mieliśmy wyboru w zasadzie, tak? I tak skończyliśmy nasz plan, więc nie było sensu czekania do rana z decyzją, żeby się zdesantować, tak? Więc moi drodzy, ja z Rafałkiem jedziemy po samochody i z Bitcoinem i będziemy, moi drodzy, chłopaki rozpakowują kajaki, wyciągają je i będziemy... I będziemy, moi drodzy, wracali. Spływ uważam za udany, aczkolwiek no, ta końcówka dnia dzisiejszego dała nam popalić, naprawdę. No, były momenty irytujące, kiedy robiliśmy desant na taką wyspę, gdzie zapadaliśmy się po kolana. Ja się w ogóle tam wywróciłem gdzieś w kajak, grubas w ogóle się tam przewrócił chyba dwa razy, okulary zgubił. No chłopak już był delikatnie zdenerwowany i wcale mu się też nie dziwię, plus jeszcze do tego źle się czuję, nic ciekawego, nic przyjemnego, tak? Ale ogólnie wyprawa myślę, że na ogromny plus. Myślałem, że Wisła, jak zaczęliśmy nią płynąć, mówię, wow, jaka to jest łatwa rzeka, fajny nurt, super się płynie. No, Wisła jest trudną bardzo rzeką. Od Warszawy powinna być bardziej żeglowna. No tutaj powiem wam, że no, ja nie należę do osób cierpliwych i były momenty, że po prostu mnie krew zalewała, jak trzykrotnie wychodzę z kajaka, czterokrotnie wychodzę z kajaka, przeciągam go kilkanaście metrów przez wyspę, jest głęboko, wsiadam, czyszczę sobie, wylewam wodę, co tam się i ten piach błoto nawsadzało i za chwileczkę powtórka, za jakieś 4-7 metrów, później za jakieś 20 metrów to samo i tak było 4 razy, moi drodzy, no to wtedy już mnie po prostu krew prawie że zalała, no był taki moment. Był taki, moi drodzy, moment. A zresztą resztę zakończenia nagram z chłopakami. Teraz chciałem tylko tak powiedzieć, co my robimy w ogóle i co tam się dzieje. Kolejny dzień, suszenie wszystkiego. Powiem wam, że ciekawostką jest, że to wszystko się zmieściło do naszych trzech w zasadzie kajaków. A do dwóch samochodów ciężko było.
A no dokładnie, chciałem właśnie powiedzieć, że do dwóch samochodów Audicy, która ma naprawdę bardzo pojemnik w kombiaku, bagażnik i do talii, ona ma trochę mniejszy, no ale nadal ale bagażnik, jeszcze tylne, dokładnie, plus jeszcze tylne fotele i to nam ledwo wlazło do tych aut. I kajak jeszcze wszedł. Dobra, to ile w sumie przepłynęliśmy, panie Grubas? Ty byłeś mapowy teraz. Startowaliśmy prawdopodobnie na 400 km Wisły. Naszym punktem końcowym była plaża przy górze Kalwarii, która się znajduje na 478 km. Wychodzi na to, że zrobiliśmy 78 km, w tym pierwszego dnia pokonaliśmy, pierwszej nocy powiedzmy, pokonaliśmy około 4,6 km. Następnego pokonaliśmy prawdopodobnie 30 w przybliżeniu kilometrów. No i końcówką by nam zostało ile? 44. 43 może. Czyli taki rekord. Końcówka jaka była, to widzieliście. Nie dość, że choróbsko, to jeszcze i deszcz, jakieś pioruny się tam pojawiały. No, końcówka była trochę frustrująca. Gruba ze strat poniósł okulary, czapkę, w zasadzie kurde i nerwy. Straczków. Co? Straczków. Ale chodziło się unosił jeszcze chwilę, ale już mi się nie chciało wracać po niego. Skóra to ona nie jest szkodliwa. Kubuś się tak napalił, że mówi, że z nami będzie chciał w sierpniu płynąć. Napalił i opalił. Dupa boli. Napalił i opalił. No nie wiem, ja na przykład czuję się bardzo fajnie na siłę, żeby dzisiaj płynąć spoko, z wielką chęcią. Myśleliśmy coś o Liwiec. Ale co, ale ludzi dużo i tak dalej, poza tym wszyscy się wyspaliśmy tak do, nie wiem, 8-9 nawet w zasadzie. Zasadniczo było wszyscy. Także później możeśmy spać po drugim. Więc kolejny film będziemy robili z naszej wyprawy na... Nie wiem jeszcze gdzie, bo może nie wiem. Co? Tak, zaraz w przyszłym miesiącu. Tak, wiem, co też miałeś coś płynąć. No mówię, zaraz. Musimy sprawdzić, jak to idzie. Bo już mamy czerwiec, to za przyszłym lipiec. Słyszałem? A, no. Nie Solina, a Szczeciński. Solina później. Po głównym spływie. Plany są ambitne. Co się mylą te plany. Na tych wypadach, że się myli wszystko. W przyszłym roku będzie się bardziej myliło, bo w przyszłym roku będą same zagraniczne nazwy. Amazonka nie. Dokładnie. Także moi drodzy, dziękujemy wam za oglądanie. Pozdrawiamy wszystkich niedowiarków, którzy mówili, że te kajaki nie będą działały, nie będą pływały. Mój będziemy musieli za chwileczkę podlepić delikatnie, bo tak jak mówiłem, tam gdzie wierciłem, jest taka mikrodziurka, której nie założyłem. Prawdopodobnie przez nią gdzieś tam przeciekało mi, jak ten stan montował. Mój też. Płynąłem z łatwo, nie? Rafałek płynął z łatwo. Naklejką, na widać. Tak. A ja znowu z drugiej strony już wczoraj pływałem cały dzień i nie wylewałem tej wody, bo się tam wlewało tak jakby stały stan i nie było jej na tyle też dużo, tam się litr wlewał może. Więc w zasadzie to olałem. Także moi drodzy, dziękujemy i trzymajcie się do następnego odcinka. Hej. Dzięki.